Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu... No nie ma cyklu, no jak zwykle. O fale 215B183, czyli waszej ulubionej Godzilli. Moi drodzy, dzisiejszy bohater to Marcin 321405 z klanu PKPX. Wydaje mi się, że ten nick, szczerze mówiąc, chyba widziałem jakiś czas temu. Chyba Marcin był mi na kanale? Nie wiem, tak mi się wydaje. Godzilla ostatnio była na mapie Piaszczysta Rzeka. Czyli w kamuflażu tym takim pustynnym. Tu mamy z kolei kamuflaż letni. Przyznam szczerze, naprawdę kamuflaż pustynny na Godzilli specyficzny, ale mi się podoba. No i mamy, cóż, mamy pierwszych przeciwników, E75 albo na razie w ogóle tak, amunicja, czyli mamy apeki, bardzo ładny spot wykonań naszych czołgów. Mał sobie stoi na otwartej przestrzeni, dokładnie pocelowanie, próba w górno, chyba gdzieś tam między gąsienicę, poleciało. I oczywiście nic z tego, moi drodzy, klasycznie. No niestety, ale Godzilla do snajperów nie należy. Marcin zdecydował się na pierwszy strzał z apeka, co akurat połączenie apeka i mausa, no powiem szczerze, dość niefortunne, ponieważ maus, mimo że tej penetracji Godzilla ma dużo, to jednak maus takiej odległości dokładnie 500 metrów jest dość trudno przebicia. Zwróćcie uwagę na kółko, ale teraz za to wchodzi bardzo ładnie. Zwróćcie uwagę, jak duże jest kółko, więc to, że to weszło, no naprawdę z takiej odległości, no to przyznam szczerze, dużo szczęścia. Ale teraz Marcin się zaświecił, ponieważ tutaj stoi blisko. I od razu nam odparowuje grill za 779. Tutaj chyba to Rutak nas tak ładnie spotuje. Mimo że ma 9 HP, to stoi po prostu niezrażony. To jest właśnie jednak zaleta dobrego spotera, że po pierwszym strzale nie ucieka ze swojej pozycji, jeśli wie, że ona jest dobra. Cały czas świeci przeciwników i oczywiście dostaje, nawet chyba w ciemno dostaje te strzały, ale tak jak mówię, no jednak ten spot wciąż jest aktywny, więc dlaczego z niego rezygnować? No i teraz próba kolejnego strzału w mausa, pocelowanie gdzieś tam po policzku, poleciała pestka i drugi raz wchodzi, także naprawdę dużo szczęścia, że pierwszy strzał w tę dolną płytę nie wszedł, za to potem dwa strzały kolejne przebiły się po wieży, że tak dokładnie w ten wąski obszar pomiędzy jarzmem działa a krańcem wieży weszło. E75 się utopiła, mamy 3 do 2 na razie i jeszcze jeden strzał z apeka. Tak naprawdę Marcin tutaj wozi zestaw 4 apeki i 8 heszy. Niestety T30 wykończony przez T7, przepraszam, odwrotnie, T7 przez T30, ale za to T30 skończyła T13 i raz odparowane w Skodę. Szkoda tego strzału, ponieważ gdyby to był hash, to pewnie ta Skoda już zginęła. Bitwa, powiem szczerze, dość statyczna, ponieważ Marcin tyle co podjechał sobie pod pierwsze budynki i stoi. Czy RU jest obok nas cały czas? Tak jest, jest cały czas to RU. Naprawdę duże brawa dla tego gracza, który tak długo wytrzymuje w jednej pozycji i mimo tego, że jest obijany i stoi na ogrysku, to wciąż dzielnie dla nas spotyka. Zgęszenie tej 10 dobicie szybkim strzałem i mamy już 3766 punktów uszkodzeń. Bitwa naprawdę się układa fantastycznie, ponieważ przeciwnicy, mimo że jest to malinowka, no dość aktywnie podjeżdżają pod nas. Udało się już oddać, mimo tego, że ten, znaczy okej, no w Mausau za 2000 to weszło przez całą mapę, ale z drugiej strony no, podjechała i Skoda i te 10, więc dużo tego damage'u też biliśmy. E50 też boczkiem stoi i pięknie zgaszony za 816. Tak naprawdę wszystko się układa w tej bitwie idealnie dla Marcina, ponieważ tak, RU stoi, nawet mu gratuluje, że robi świetną robotę. Przy okazji też RU oczywiście to sobie nabija bardzo dużo punktów asysty. No i druga rzecz, że ci przeciwnicy, tak, co Marcin przeładuje, to przy okazji jakiś przeciwnik pokazuje się, albo na przykład jest zgęszony i może sobie Marcin spokojnie trafiać. Oh, lol, I found my energy drink exploded in the freezer, sorry. Aha, czyli maus dlatego był nieaktywny, ponieważ wybuchł mu energetyk w lodówce, chyba bardziej w zamrażarce. No i 3000 HP rozdał za frajer. Trochę w nieodpowiednim momencie mu ten energetyk puknął. No dobra, trochę przyspieszę, ponieważ nie wiemy teraz, co się będzie dalej działo. Marcin wciąż w jednym miejscu i nie za bardzo się rusza. Best I fuck your mother, you fucking bot IS. Nie mam pojęcia, o co tam chodzi, jest jak pancer. Czy będzie przestrzał? No jakby się uprzeć, to tym heszykiem można by go gdzieś tam potraktować, może by gdzieś tam weszło przez daszek, a jest grill. Grill o wiele wdzięczniejszy cel, tylko z drugiej strony będzie go trudno trafić z naszą celnością i jego mobilnością. No też ryzykowny strzał, ponieważ tuż nad wieżą RU, więc myślę, że dość sporo Marcin w tym momencie ryzykuje, bo może trafić zamiast grilla to po prostu swojego RU gdzieś w wieżę i się skończy spotowanie.
No nic, znowu lekko przyspieszę, ponieważ chyba przeciwnicy są na górce. Jak pancerz został w bazie, my niestety też troszkę obici. Teraz może podjazd na przykład w okolice tego okienka. Może tutaj będzie lepszy strzał jak pancera, ewentualnie ktoś zaświeci. Zwróćcie też uwagę, że Marcin dzięki swojej lornetce też ładnie spotuje i wyświecił chyba sam jak pancera. O czym nie mówiłem wcześniej, że właśnie Marcin ma lornetkę. Bardzo szybkim strzałem, dokładnie pocelowany w miejsce, gdzie ten jak pancer stał. Trafił go za skromne niby tylko 639, ale jednak, o, zwróć uwagę jak fajnie wieża zawisła. Zbugowała się wieża i utkwiła w tym, w kawałku daszku. Marcin sobie dokładnie pocelował i trafił. GW kończy jak pancera. Tutaj chyba druga wieża odpadła, czy mi się tylko wydawało? Nie, jest cała. Jest T30, bardzo wdzięczny cel. Znowu RU, świetna robota, podjazd pod spota, poleciała buła i... Nie, fragu na pewno nie było, bo by gościu się poskładał, ale ciekawe, że to ten strzał był. Ostatnio był widziany T30 na full HP, 3650. Patrzymy sobie dalej, czy coś się ewentualnie zmieniło i jak, raczej coś się zmieniło na pewno. Jestem o tym przekonany, że ten strzał wpadł, tylko pytanie za ile ten, no za 600, czyli w sumie szału nie ma, ale z drugiej strony zawsze to jakiś damage. Ta próba pocelowania gdzieś tam może na przykład w daszek, może na przykład we włas, nie, znowu tylko 600, ale no mimo wszystko dwa strzały i mamy 1200 punktów uszkodzeń, więc jak najbardziej się opłaciło. Kolejny delikatny podjazd, T30 wciąż nas nie widzi, bardzo ciekawa sytuacja, w której zobaczcie, stoimy tak blisko, że powinniśmy już być w jego zasięgu spotowania, a on nas wciąż nie może wyspotować, także sobie podjeżdżamy i bijemy go za frajer. Marcin ryzykownie, ponieważ podjeżdża teraz takim manewrem wodnym, o właśnie, zaświecił się, ale dzięki temu, że podjechał od razu w wodę, to nie ma szans na jego trafienie. Przyspieszamy sobie znowu, lekko Marcin wykonuje dość taki agresywny manewr, ale dzięki temu będzie miał na pewno lepszy przestrzał, choć szczerze mówiąc chyba bym zaryzykował wcześniej strzał w tego T30, kiedy nie byliśmy wyspotowani. T30 teraz się zmądrzyła i może grać na wieżę, może wyjeżdżać i próbować ewentualnie gdzieś tam coś szybko trafić, ale jednak no właśnie, to jest to, o czym mówiłem, dokładnie, bardzo szybki snapshot w wykonaniu tej T30 pozbawił nas prawie 700 punktów HP, trafił nas chyba dokładnie w tę część nad jarzmem, ale udało się go dobić, także cały T30 porobiony, już 4 fragi i około, myślę, 7000 punktów zdrowia zabranych przeciwnikom. Misji żadnej Marcin nie ma aktywnej i lecimy sobie dalej, 10-6, RU cały czas żyje, po prostu coś niesamowitego, naprawdę wielkie oklaski dla RU, na 9 HP tyle robi spota. Kto tu jeszcze nam został? AMX-30, Leopard, Fosz, Grill i GW, Grill nawet się, przepraszam, Grill się świecił, ale nie świecił się również Fosz, czyli jest realna szansa, że Fosz jest na full HP, długa bitwa, dlatego lekko przyspieszam, żeby tych dłużyzn nie było, odpalona lornetka, Ruspot, jest Foszek, dokładnie to, o czym mówiłem, teraz spokojnie poczekać, jest Fosz i pięknym strzałem, bez idealnego celowania, ale niestety zaświecił nas AMX-30, więc, ale no, pestkę dostaliśmy, ale zobaczcie, jaki piękny strzał w tego Fosza, 2000 w dwóch strzałach w Mausa, do tego jeszcze Pluton zawiązany ze 140, myślałem, że może z RU, bo naprawdę RU robi świetną robotę, a nie, przepraszam, to jest Pluton z RU, One Ammo, więc jest szansa na Fadina, moi drodzy, jeśli tylko teraz Marcin poczeka wystarczająco długo, to może uda się pacnąć kogoś w ostatnią pestką, co nam został, Leopard, AMX i GW, musimy chyba save for arty, pisze Grill, no nie jest to w sumie zły pomysł, można by ewentualnie poczekać sobie na przykład one-shotować AMX-a 30B na koniec. Leopard w sumie tutaj tak. Gdzie jest Leopard? Skąd wie? Aha, bo tam, okej, okay, bo 140 jest na healu i widzi Leoparda, że ma full HP, a się boi wyjechać. No nic, w każdym razie, dobra, znowu lekko przyspieszę. Przewaga w HP-kach bardzo duża, ponieważ około 5500 jest Leopard, szybko bardzo zgaszony. Czekamy sobie na ostatnich dwóch przeciwników, czyli AMX-a. Jest AMX, czy się uda one-shotik na koniec, czy nie będzie jednak ryzykował, bo chce Fadina. Marcin teraz mocna kanonada w stronę tego AMX-a. Seal jeszcze dobija E50, także my teraz sobie podjeżdżamy bliżej, żeby tylko pocelować w artylerię. Czy uda się artyleria? Jest artyleria, skupienie do końca i szybki snapshot pozbawia artylerię HP-ków. 6 fragów, jest Fadin i przechodzimy, a nie, nie przechodzimy, przepraszam. 7965 punktów uszkodzeń widocznych, a niewidocznych, moi drodzy, doszło troszkę. Tutaj w tej bitwie właśnie wpadł medal Fadina, czołgista, kamper, duży kaliber i specjalista. 8554 punkty uszkodzeń łącznie u Marcina, tak naprawdę bitwa fenomenalna, jeśli chodzi o uszkodzenia. Trochę
Długa, po ponad 10 minut, ale mimo wszystko bardzo ładna. To, co robimy w Godzilli, czyli ładne, soczyste strzały i jeszcze bardzo cenny medal Fadina, czyli zniszczenie ostatniego przeciwnika ostatnią pestką. Dobra, moi drodzy, to tyle. Bardzo wam dziękuję za uwagę. Jak się podobało, zostawcie w górę komentarz, a tymczasem do następnego. Cześć!